ramach przygotowań do beatyfikacji księdza kardynała Wyszyńskiego pada z tego miejsca bardzo wiele słów o jego wielkiej misji, o jego duchowej wielkości. I mogłoby nam się wydawać, że to dla nas nieosiągalne. Dlatego zadaniem tego mojego świadectwa jest przybliżenie kardynała Stefana Wyszyńskiego jako człowieka. Dał mi Pan Bóg łaskę, że mogłam przez 12 lat patrzeć na co dzień na jego życie. I w tych codziennych relacjach ksiądz prymas, pomimo powagi swojego autorytetu i ogromu obowiązków, był człowiekiem bardzo zwyczajnym, bezpośrednim. Nie chodził przecież w mitrze i z pastorałem, chociaż w ciągu dnia zawsze w sutannie. Dzień namiodowej zaczynał się od mszy świętej. Mszę świętą ksiądz prymas odprawiał w swojej domowej kaplicy. Odprawiał ją z wielkim skupieniem i prostotą. Zawsze wiernie według mszału i liturgii dnia. Bez żadnych osobistych zmian i dodatków. Uczestniczenie w tej Eucharystii było głębokim przeżyciem. Sam ksiądz prymas, wracając myślą do dnia swoich prymicji na Jasnej Górze, przyznaje po latach, że niełatwe było dla niego sprawowanie Najświętszej Ofiary. Mówił, prawdziwą męką była moja pierwsza msza święta, ale przecież msza święta nigdy nie jest rzeczą łatwą. Zawsze jest jakąś męką, bo jest uczestniczeniem w męce Chrystusa. I do dziś dnia odprawianie mszy świętej jest dla mnie niezwykle trudne, nie dla braku sił, ale z lęku, czy wszystko jest uczynione tak, jak powinno być uczynione, aby można było spokojnie powiedzieć, jak Chrystus na Kalwarii, wykonało się, czy wszystko jest oddane naprawdę w ręce Ojca. I jeszcze krótkie słowo księdza prymasa. Przez dłuższy czas każdego dnia wydawało mi się, że odprawiam ostatnią mszę świętą w moim życiu. Ale tych ostatnich mszy świętych było bardzo dużo. Kiedy przychodziło się do kaplicy na mszę świętą, prawie zawsze ksiądz prymas już w kaplicy był. Klęczał na klęczniku swoim i odmawiał brewiarz. Zawsze tęsknił za dłuższą modlitwą. W ciągu dnia pracy staraliśmy się łączyć pracę z modlitwą w jego intencji, zwłaszcza kiedy miał różne trudne sprawy, trudne intencje. I pamiętam, kiedyś tak klęczałam w kaplicy, a ksiądz prymas przechodził na audiencję i mówi: szczęśliwa jesteś, że możesz się modlić, a ja muszę biec do ludzi. Po mszy świętej było śniadanie. W tym śniadaniu uczestniczyli domownicy, ale zawsze goście, którzy byli na mszy świętej. Ksiądz prymas był bardzo gościnnym gospodarzem. Zachęcał do jedzenia, częstował, często sam obierał jabłka i podawał stołownikom. Potrawy lubił proste, zwyczajne, niewyszukane. Nie jadł jedynie tortów, lodów i orzechów. Tortów, bo mówił, że jak jest gdzieś na wizytacji, to nieraz w jednej parafii jest 10 mszy świętych i każda gospodyni przygotuje tort. I gdyby spróbował jednego, to innej gospodyni byłoby przykro. Mówi, a gdybym tak 10 spróbował, to ja bym wyglądał. Dlatego tortów nie jadł. Ale nie jadł też lodów i orzechów ze względu na gardło. Miał swoją kulturę i ascezę jedzenia, ale bez żadnych dziwności.
i nigdy swoim umartwieniem nie krępował innych. Kiedyś w rozmowie przyznał, że stosuje zasadę swojego ojca i zawsze wstaje od stołu tak, że mógłby jeszcze coś zjeść. Doceniał to, co było smaczne, umiał pochwalić, podziękować. Zawsze szedł do sióstr po różnych spotkaniach, po spotkaniach konferencji episkopatu, szedł do sióstr, żeby podziękować. Wspomina, że szacunku dla chleba nauczył się w dzieciństwie. Mówi, pamiętam z dawnych lat, gdy byłem małym chłopcem, że moja matka nie zaczęła dzielić chleba między swoje dzieci, a było ich pięcioro, jeśli przedtem nie zrobiła znaku krzyża na bochnie. A jeśli mi się zdarzyło, że upuściłem na podłogę kromkę chleba, musiałem ją podnieść i pocałować. Często już w czasie śniadania czy innego posiłku omawiane były różne tematy, które interesowały przychodzących gości. Jednak najważniejsze sprawy były przedmiotem osobistych rozmów. Przy stole ksiądz prymas dbał o pogodną atmosferę. Mówił, że przy poważnych tematach źle się trawi. Nie zauważyłam, żeby komukolwiek z nas, pracowników, okazał brak zaufania. Chociaż miał prawo. Wyczuwało się jednak wielką ostrożność i roztropność, nawet przy posiłkach. Lubił, gdy opowiadaliśmy dowcipy i anegdoty, także polityczne, ale i te o Wąchocku, góralskie i inne. Czasami dał się namówić i sam coś wesołego opowiedział. Kiedy tak się siedziało przy stole z księdzem prymasem, to przyznam, że nieraz sobie myślałam, siedzę z człowiekiem świętym, a jaki on jest zwyczajny. Dużą część dnia zajmowały księdzu prymasowi audiencje. Zwykle to było właśnie już po śniadaniu. Albo w sali audiencyjnej na dole, albo na pierwszym piętrze w tak zwanym gabinecie warszawskim. Przychodzili ludzie z różnych środowisk, najczęściej kapłani, ale też przedstawiciele władz, ludzie świata polityki, różnych grup społecznych z kraju i z zagranicy. Zwyczajem ambasadorów była wizyta u księdza prymasa na początek i na zakończenie misji dyplomatycznej. Przychodziły też prywatne osoby z różnymi problemami i sprawami. Profesorowie, lekarze, aktorzy, ludzie wykształceni, ale też prości, dorośli i dzieci. Wiele razy docierały do księdza prymasa takie potajemne wieści: eminencjo, w tym domu są podsłuchy. Trzeba coś zrobić, trzeba sprawdzić, gdzie one są. A ksiądz prymas mówi, wyjmiemy jedne, założą drugie. Ja się nie boję podsłuchów. Ja nie mam nic do ukrycia. My musimy żyć święcie. A co mam do powiedzenia w sprawach społecznych, mówię na ambonie. I to dawało taki pokój, taką wolność w codziennym życiu. Opatrzność Boża rzeczywiście czuwała nad nami. Choć nie powiem, żeby codzienne życie wśród podsłuchów i nieustannej obserwacji tajnych służb było łatwe. Ale dodawała nam sił właśnie ta prostota i wolność gospodarza. Niektóre audiencje i spotkania dodawały księdzu prymasowi siły i pewności, że Bóg czuwa nad nim w sposób niezwykły. Opowiadał, jak kiedyś przyszedł ksiądz, który prosił o pomoc, żeby mógł kupić blachę na pokrycie kościoła. I ksiądz prymas mówi, potrzebował 400 tysięcy. Poszedłem do biurka, sprawdziłem. No akurat tyle mam, ale jak jemu dam wszystko, a przyjdzie inny, to już nie będę miał.
jak mu pomóc. To może dam połowę. Ale potem mówi, pomyślałem sobie, to co, połowę kościoła pokryje, a połowę zostawi. Dam wszystko. Przyszedł, dał tyle, ile było potrzeba. I wspomina wieczorem, przychodzi starsza kobieta, prosi brata, żeby poprosił księdza prymasa, ale nikogo innego, tylko jego. Mówi, wyciąga zawiniątko i mówi, księże prymasie, tu są oszczędności naszego życia z mężem. Nie mamy dzieci, niedługo pomrzemy, a księdzu prymasowi na pewno się to przyda. I wspomina, idę do pokoju, liczę równo tyle, ile dałem. I takich faktów miał ksiądz prymas w swoim życiu bardzo wiele. Różne były audiencje namiotowej. Kiedyś przyszła mała dziewczynka, którą ksiądz prymas zaprosił, bo był na wizytacji i malutka się pochwaliła, a ja będę miała nową sukieneczkę. A ksiądz prymas mówi, to jak będziesz ją miała, to przyjdź mi na miodową, przyjdź na miodową pokazać mi. I dziewczynka sobie zapamiętała i pewnego razu przychodzi i prosi brata, żeby poprosił księdza prymasa, bo ona musi pokazać swoją sukieneczkę. Ksiądz prymas szedł, ucieszył się, poczęstował cukierkami, ale pyta, dziecko, a ty sama przyszłaś? Nie, babcia jest za drzwiami, tylko babcia się wstydziła przyjść. Z rozrzewnieniem wspominał inną audiencję. Wspomina to w kazaniu w Kościele Wszystkich Świętych. W tych dniach przyszła do mnie staruszka, licząca sobie 85 lat. Podjęła daleką podróż z miasta odległego o 300 kilometrów. Pytam, dlaczego przyjechała? Bo ja już odchodzę do Boga i przyszłam się pożegnać z moim prymasem. I proszę o błogosławieństwo na tę drogę, bo wybieram się do Ojca Niebieskiego. Tak to pogodnie, na wesoło, mówi człowiek żywej wiary. Przyjąłem ją, pobłogosławiłem, podziękowała, jak tylko umiała. Ta kobieta bez dyplomów uniwersyteckich, jak Maryja była bez dyplomów, ale jakże bogata w wiarę, w tę prostotę i mądrość nadprzyrodzoną. Bywały też niezwykłe wydarzenia w tych codziennych dniach, jak na przykład święcenia diakona Franciszka ze Słowacji, młodego człowieka, któremu towarzyszył tylko przełożony ojców PR-ów, bo był właśnie z tego zgromadzenia. Nikt z rodziny, tylko my, domownicy, towarzyszyliśmy tej uroczystości. Po latach przyjechał podziękować, jak to powiedział, swoim matkom chrzestnym i mówi, że największym bólem dla niego było, kiedy wrócił na Słowację i matka mu mówi, co u ciebie słychać, synu, bo wiesz, śniło mi się, że na twoim łóżku leżał rozłożony ornat. Ksiądz prymas przyjmował nie tylko katolików, przyjmował ludzi różnych wyznań, miał wielu przyjaciół i był oparciem dla tych ludzi. Oprócz audiencji indywidualnych były dziesiątki spotkań grupowych. W sali świętego Jana w domu arcybiskupów warszawskich ksiądz prymas przyjmował kapłanów, siostry zakonne, lekarzy, prawników, nauczycieli, katechetów, członków Towarzystwa Przyjaciół Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, kombatantów i przedstawicieli innych środowisk. Najczęściej z okazji świąt i swoich imienin. Najpierw były życzenia ogólne, a potem ksiądz prymas szedł między ludzi i starał się z każdym spotkać osobiście. Byłam świadkiem bardzo wielu takich spotkań. Zawsze staraliśmy się
obdarować gości. Przygotowywaliśmy koperty z kazaniami księdza prymasa przepisywanymi przez przebitkę, bo nie wolno było drukować tekstów księdza prymasa. Był uznawany za wroga Polski Ludowej, więc nie było dla niego możliwości druku. Maszynistki przepisywały przez przebitkę i doręczałyśmy różne ciekawe kazania, które w ostatnim czasie ksiądz prymas wygłosił. Dołączałyśmy też zdjęcia księdza prymasa. Nie był z tego zadowolony. Mówi, a bo to jest taka autoreklama. Dopiero jak powiedziałyśmy, że ludzie proszą o to i bardzo się z tego cieszą, to w końcu machnął ręką i udał, że tego nie widzi. Szczególnym wydarzeniem były spotkania z młodzieżą akademicką. Na tak zwany pączek przychodziło w różnych grupach po kilkaset osób. Ksiądz prymas chodził wśród nich, zachęcał do jedzenia, urządzał konkursy, kto zje więcej. Kiedyś jeden młodzieniec zjadł 17 pączków. Nie wiem, jak on to zmieścił, ale była wielka radość, że jest zwycięzcą konkursu. Zwykle też ksiądz prymas wspierał duszpasterzy akademickich, żeby mogli pomagać młodzieży. Takim zwyczajem księdza prymasa było to, że zamawiał pogodę u świętego Antoniego na Boże Ciało. I pewnego roku przy trzech ołtarzach była ładna pogoda, ale przy ostatnim ołtarzu, jak lunęło, tak wszyscy wyszliśmy z tej procesji przemoczeni kompletnie. Przychodzimy na Miodową i pytamy, ojcze, bo tak do niego mówiliśmy, to jak to będzie w tym roku ze świętym Antonim? A ksiądz prymas mówi, dam mu, ale trochę mu potrącę. Ksiądz prymas był człowiekiem, który miał poczucie humoru. W ciągu tych kilkunastu lat pracy zrobił mi jeden raz uwagę, kiedy zabrakło książek na półce. Zawsze tam książki leżały do rozdawania, ale przychodziła taka gorliwa siostra zakonna z dużą torbą i kiedy ona była na mszy świętej, to przyznam się, że czasami trzeba było polecieć i trochę tych książek schować, bo książki sprowadzało się z zagranicy. W Polsce przecież nie można było drukować. I gdyby ksiądz prymas tak dał wszystkie jednej siostrze, to już potem by nie miał. Więc akurat był taki dzień i sprzątnęłam trochę tych książek, żeby ocalić dla innych. Przychodzę, a na biurku zostaje taki wierszyk. Aniu niebieskooka, czy ci oko zblakło, że w moim pokoju na półce książek zabrakło? Dużą część dnia ksiądz prymas spędzał przy biurku, odpowiadając na korespondencje, pisząc listy, pisząc różne memoriały. Kiedy wchodziło się do pokoju pracy księdza prymasa rano, na biurku był stos listów. Kiedy się przyszło za jakiś czas, wszystko było uładzone, podzielone. Były teczki, Gniezno, Warszawa, Kościół Państwo, prywatne. Odpowiadał na każdy list, nawet dziecku. Dzieci często, zwłaszcza kiedy ksiądz prymas był na soborze, prosiły o znaczki watykańskie. Jeśli tylko był adres zwrotny, ksiądz prymas odpowiadał. Można by się zastanowić, jak wśród tej ogromnej pracy ten człowiek wytrzymał to wszystko. Czy kiedyś odpoczywał? Niewiele czasu miał na odpoczynek. W ciągu dnia pracy na Miodowej odpoczywał zwykle 20 minut do pół godziny po obiedzie. Ale i wtedy zazwyczaj coś czytał. Pod wieczór czasami szedł do ogrodu, zawsze z różańcem. Był na co dzień,
jakby otoczony Matką Bożą. Pierścień miał z wizerunkiem Matki Bożej. Miał w kaplicy oblicze Matki Bożej, tak zwaną główkę, którą zabierał wszędzie, dokądkolwiek jechał, na konklawę czy na różne spotkania, tylko na Jasną Górę jej nie zabierał. A tak zawsze Matka Boża w takim czarnym pokrowcu, czy ksiądz prymas jechał pociągiem, czy samolotem, zawsze ją ze sobą zabierał. A więc ten różaniec był jego zwyczajem. Zresztą jeśli czytamy zapiski więzienne, to też w tym planie dnia znajdziemy tam trzy części różańca. Jedyny sport, jaki ksiądz prymas uprawiał, to były długie spacery. Kiedy jeszcze był silniejszy i przyjeżdżał do domu instytutu w Choszczówce pod Warszawą, lubił chodzić leśną drogą do stacji kolejowej. Czasami miałam szczęście towarzyszyć w większej grupie w tych wędrówkach. I jeżeli przejeżdżał pociąg, to już spacer był udany. Bardzo ksiądz prymas lubił patrzeć na przejeżdżające pociągi. Mówił, że w dzieciństwie chciał być maszynistą. Do Rzymu też lubił jeździć pociągiem, nie samolotem. Mówi, samolotem to ledwo wsiądę, już trzeba wysiadać. A jak jadę pociągiem, to mam czas pomyśleć, popatrzeć na świat. Umiał zachwycać się przyrodą, lasami, drzewami, kwiatami. Wiedział, jak która roślina się nazywa. Kochał śpiew ptaków, doskonale rozróżniał ich głosy i melodie. Nieraz w czasie spaceru pytał, to jaki ptak teraz śpiewa? Zgadywaliśmy, ale to nie było łatwe. Ksiądz prymas nie miał wątpliwości, czy to śpiewa szpak, czy kos, czy jakiś inny ptak. W ostatnich dniach swojego życia jeszcze poszedł do ogrodu podziwiać drzewa, podziwiać swoją ukochaną magnolię, która akurat w tym roku, kiedy w tym czasie, kiedy ksiądz prymas umierał, cała okryła się białymi kwiatami. To była ta świętość na co dzień. W jednym z kazań ksiądz prymas mówi, szukamy definicji świętości. A właściwie wystarczyłoby powiedzieć, że świętość to miłość do Boga i do ludzi. I to jest właśnie ta świętość dostępna dla nas wszystkich. Taką świętością, takim miłowaniem Boga na co dzień ksiądz prymas żył we wszystkich wymiarach swojego życia. O jego ostatnich latach, o jego ostatnich dniach na ziemi powie teraz pani Krystyna. Ostatnie dni księdza prymasa na Miodowej. 12 maja 81 roku rano, pomimo wyraźnego osłabienia, ksiądz prymas staje przy ołtarzu, aby w 35. rocznicę swojej konsekracji biskupiej odprawić najświętszą ofiarę. Jest to jego ostatnia msza święta w życiu. Zanotował tego dnia, było ciężko, ale chciałem zrobić radość moim siostrom, Stanisławie i Janinie, które przyjechały na mszę świętą. 13 maja papież Jan Paweł II zostaje ugodzony kulą śmiercionośną. O zamachu ksiądz prymas został powiadomiony 14 maja. Wtedy powiedział, zawsze się tego bałem. Ksiądz prymas poprosił o magnetofon i powiedział, będę przemawiał do warszawian. Słowo prymasa zostało odtworzone w czasie mszy świętej w godzinach popołudniowych na placu zamkowym. Słowo prymasa. Jan Paweł II stanął na czele największych heroldów pokoju i miłości.
Widocznie ta praca, tak przecież błogosławiona, przeszkadza mocarzom ciemności, skoro skierowali przeciwko Ojcu Świętemu tak bolesne ciosy. Dlatego proszę was, aby te heroiczne modlitwy, które zanosiliście w mojej intencji, abyście to wszystko skierowali wraz ze mną ku Matce Chrystusowej, błagając o zdrowie i siły dla Ojca Świętego. Już wcześniej wiele razy powtarzał, wspominając Ojca Świętego, jemu ruść, mnie się umniejszać. Prymas Polski oddawał życie swoje za Ojca Świętego. 15 maja prymas przygotowuje się do przyjęcia sakramentu chorych. 16 maja w godzinach rannych w obecności członków kapituły, rektorów seminarium gnieźnieńskiego i warszawskiego i najbliższych współpracowników słucha słów Ewangelii o 8 błogosławieństwach, a następnie z największą pobożnością i wiarą przyjmuje namaszczenie olejami świętymi. Wszyscy obecni są głęboko wzruszeni. Niektórzy płaczą. Po przyjęciu sakramentu ksiądz prymas wyciąga dłonie i słabym, łamiącym głosem mówi: Bóg wam zapłać za wsparcie modlitewne. Przyjmijcie przeproszenie, jeżeli choć jednego z tych błogosławieństw w stosunku do powierzonych mi archidiecezji gnieźnieńskiej i warszawskiej nie wykonałem. Moja droga była zawsze drogą Wielkiego Piątku na przestrzeni tych 35 lat służby w biskupstwie. Jestem za nią Bogu wdzięczny. Następnie obecni kolejno mogą podchodzić do łoża, aby ucałować dłoń gasnącego prymasa. 18 maja, urodziny papieża. Ksiądz prymas sam układa treść telegramu z życzeniami zdrowia dla jego świątobliwości. 20 maja. Dom księdza prymasa odwiedza w kopii obrazu nawiedzenia Matka Boża Częstochowska. O godzinie 10:30 obraz zostaje przyniesiony do pokoju chorego. Ksiądz prymas wita Maryję słowami: Dziękuję ci, Matko, że jeszcze raz przyszłaś do mnie. Tyle razy przychodziłem do ciebie. Dziękuję ci, że 20 lat chodziłaś ze mną po Polsce. Byłaś zawsze dla mnie największą łaską, światłem, nadzieją i programem mojego życia. Ty byłaś zawsze zachętą, aby wszystko postawić na ciebie. Cała piękna jesteś, Maryjo, i zmazy pierworodnej nie ma w tobie. Błogosław, Maryjo, słudzę twojemu, który zawsze był tobie wierny. Po dłuższym czasie kapłani przybliżają obraz do chorego. Ksiądz prymas pochyla się, wyciąga rękę i z wielkim wzruszeniem dotyka obrazu. Potem czyni znak Krzyża Świętego. Długo patrzy na nią ze wzruszeniem, a potem raz jeden jeszcze się żegna. 22 maja w domu księdza prymasa obraduje Rada Główna Episkopatu Polski. Porządek sesji został uprzednio ustalony przez księdza prymasa. Po zagajeniu obrad uczestnicy przechodzą do saloniku przy pokoju chorego. Ksiądz prymas już nie może chodzić o własnych siłach. Od kilku dni porusza się przy pomocy wózka dla chorych. I tak przybywa do oczekujących członków Rady Głównej i przemawia do nich. Jest to pożegnanie, a jednocześnie pewna forma testamentu. Prymas cały czas za wszystko dziękuje. A oto jego słowa. Same uczucia wdzięczności, do nikogo najmniejszego żalu. Wszystkim pozostawiam moje serce, które nie zabiera z sobą żadnego zastrzeżenia w stosunku do żadnego z biskupów polskich, do kapłanów i do ludu Bożego. Wszystkie nadzieje to Matka Najświętsza, a jeżeli jaki program, to ona. Padam z całą pokorą prymasa Polski do waszych biskupich stóp i je całuję. Pamiętajcie, że w Polsce rządzi tylko Bóg, a nie człowiek. Dlatego człowiek, któremu się wydawało, że coś zrobił, musi odejść,
żeby ludzie wiedzieli, że w Polsce tylko sam Bóg. W Polsce nie ma wielkich ludzi. Wszyscy są na służbie. Wszyscy są na kolanach przed najmniejszym dzieciątkiem ochrzczonym przez Kościół w Polsce. W kaplicy w dalszym ciągu trwa modlitwa. Sekretariat wydaje następne komunikaty o stanie zdrowia księdza prymasa. A w domu służą lekarze i pielęgniarki dzień i noc. Stan jego eminencji księdza prymasa jest bardzo poważny. 25 maja, 12 godzina, umówiony telefon. To ojciec święty Jan Paweł II z kliniki Dżemeli po 12 dniach po zamachu chce usłyszeć głos prymasa. Chce mu błogosławić, bo jak powiedział, już od Wielkiej Nocy czułem, jak ten wielki mocarz odchodzi. Ksiądz prymas z całym wysiłkiem woli, zupełnie świadomie, choć głosem ledwo słyszalnym, mówi do Ojca Świętego. Ojcze Święty, łączy nas cierpienie. Módlmy się za siebie wzajemnie. Między nami jest Matka Najświętsza, cała nadzieja w niej. Całuję Twoje stopy. Błogosław mi jeszcze raz. Błogosław. Amen. Amen. 26 maja. Wydaje się, że następuje zgon. Lekarze ratują księdza prymasa. Jest maj. Ksiądz prymas usiłuje śpiewać chwalcie łąki umajone. Z braku sił jest to tylko cicha recytacja. Tego dnia ksiądz prymas świadomie przyjmuje komunię świętą. W ostatnich dniach cierpiał bardzo. Nie skarżył się, nie narzekał. A przecież zabiegi bardzo go męczyły. W godzinach wieczornych lekarze otaczają kołem chorego. Jeden z nich pyta, czy eminencji coś dokucza, czy coś boli. Ksiądz prymas odpowiada, tak, dusza. Dzisiaj wydany zostaje nowy komunikat. Stan chorego określony jest jako krytyczny. Chory przyjmuje rano komunię świętą. Około godziny 11 zapada w głęboki, ciężki sen. Traci kontakt z otoczeniem. Ostatnia noc. W kaplicy trwa nieustanna modlitwa. O północy odprawiona została msza święta. O godzinie 3:30 lekarz zwraca się do lekarza domowego. Jeżeli chce pani kogoś zawiadomić, to proszę. Eminencja umiera. Zwołują się domownicy. Modlimy się. W ręku prymasa płonie gromnica. Znak zmartwychwstania i życia. Odmawiamy różaniec. Tajemnice dźwigania krzyża, śmierć na krzyżu, zmartwychwstanie i w niebo wstąpienie. O godzinie 4:40 ustaje praca serca. Jest świt uroczystości w niebo wstąpienia. 28 maja 1981 roku. Odchodzi wielki prymas, a w naszym przekonaniu święty prymas.